Drugie ważne to zdecydowanie większe no i bardziej profesjonalne lodowisko znajduje się przy ulicy Boja Żeleńskiego w Częstochowie w tym roku właśnie pierwszy raz w historii pod dachem jak sprawdza się to rozwiązanie z perspektywy państwa jako zarządcy obiektu no i właśnie jaki jest odzew od strony użytkowników Z naszej strony jest to oczywiście bardzo dobra inwestycja miasto tu podjęło krok w stronę Mieszkańców, którzy bardzo postulowali, żeby zadaszyć ten obiekt, i potwierdzamy, że to się sprawdziło. W tym roku sezon łyżwiarski na sztucznym lodowisku przyboja otworzyliśmy wcześniej niż w ubiegłym roku, i generalnie w latach wcześniejszych, już w połowie listopada, wcześniej to w poprzednich latach to koniec listopada, początek grudnia i zamierzamy do końca marca, żeby był otwarty i żeby mogli wszyscy chętni korzystać z tego obiektu. Jest większe zainteresowanie. Warunki atmosferyczne już nie utrudniają, jest oświetlony obiekt mhm. i naprawdę widać, że jest dużo więcej z rozmów naszych pracowników z korzystającymi. Tak mhm. wynika, że bardzo sobie chwalą te inwestycje. Pojawili się nowi klienci, którzy do tej pory nie korzystali z, ze sztucznego lodowiska, ale zainteresowani tym, nowym zadaszeniem uh -huh. y, postanowili odwiedzić i wracają. Uh -huh. I wracają i jest, jest duże zainteresowanie.